Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Krystyna Jędrzejczak. Witamy Cię, Krysiu. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, Krystyna jest 40-letnim doświadczeniem zdrowotnym, bardzo duże doświadczenie, bardzo duży bagaż tych swoich doświadczeń w zdrowym odżywianiu, ze zdrowym trybem życia. I chciałabym, Krysiu, zapytać się, od kiedy jesteś w tym projekcie z zieloną żywnością? Z zieloną żywnością, witam przede wszystkim wszystkich, witam Ciebie, Danusiu. Ja z zieloną żywnością spotkałam się w marcu, słuchając wywiadu mądrej babci Tego roku. tego roku, tak? Czyli 2023. Dokładnie 2023, bo poszukiwałam drogi do tego, żeby generalnie mój organizm sobie poradził z wieloletnimi doświadczeniami chorób i różnych projektów, które próbowałam na sobie testować. I powiem, że ten wywiad na mnie wpłynął tak, że postanowiłam tą żywność funkcjonalną, zielony jęczmień i chlorelę, zapodać sobie i sprawdzić, jak to u mnie zadziała. Pięknie. Krysiu, powiedz mi, wiele osób ci zaufało właśnie tutaj, jeżeli chodzi o zieloną żywność. Ilu masz podopiecznych? Mam w tej chwili ponad 50 osób już i cały czas mi przyrastają. Nie ukrywam, że właśnie wczoraj, przedwczoraj następne osoby. Fajnie, że są to osoby z mojego otoczenia, nie tylko, ale dużo jest z mojego otoczenia, dlatego że to, jak ja wyglądałam, jak ja sobie starałam dojść do równowagi z moim organizmem, to no, to, co osiągnęłam od marca, to można powiedzieć, że robi bardzo duże wrażenie. Nie tylko na mnie, ale również na moich znajomych. Ja dopiero Pięknie. od maja tego roku zaczęłam promować, bo chciałam najpierw zobaczyć, jak to działa u mnie, ponieważ przerosło to wszelkie moje oczekiwania, aczkolwiek starałam się nie fokusować, bo mówię sobie, dobrze, parę lat, bo ponad 40 lat chorób, no to mówię, potrzebuję, ale powiem, że ta żywność zadziałała bardzo ładnie i spektakularnie, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Krysiu, a jak ty I odnajdujesz, moi. a jak się odnajdujesz, kochana, w tym projekcie właśnie? I co cię tu trzyma przede wszystkim? No, ten projekt, powiem tak, że on jest dla mnie fascynujący z trzech względów. Tak? Jeden względ to jest taki, że produkt jest naprawdę rewelacyjny. Ja jestem troszeczkę taka intuicyjna i troszeczkę analityczna. Lubię dojść i jak na mnie zadziałało, to próbowałam pokopać, zobaczyć dlaczego, skąd to się bierze, że to ma takie działanie na mój organizm. I tutaj ten projekt pozwala, że ja jako klient mam dostęp do różnych wykładów, analiz naukowców, gdzie firma bardzo ładnie wspiera moją świadomość i to, żebym wiedziała skąd, jak to się wywodzi. To mi dało bardzo dużo informacji, dużo odpowiedzi na moje pytania i dlatego tutaj ten projekt. Następny projekt to jest taki, że ta grupa, która tutaj jest, nawzajem No właśnie, się właśnie. wspieramy. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Właśnie wiem, że masz grupy na WhatsAppie i że masz dużo doświadczeń z tym związanych. Czy mogłabyś się z nami podzielić tymi doświadczeniami? Tak, jestem w kontakcie z moimi klientami. Na czacie prowadzę taką konwersację. Generalnie informacje wysyłam właśnie z biura naszego projektu, gdzie klient może sobie przeczytać, tak jak ja, bardzo wartościowe wiadomości i mieć tą świadomość, też się edukować tym wszystkim, co nas utwierdza, że jest to i odpowiedni produkt, i odpowiedni projekt. I tutaj też dzwonię prywatnie do klientów. Bardzo fajnie się wymieniamy. Dzisiaj nawet też rozmawiałam z klientką, która właśnie powiedziała coś, co większość moich klientów mówi, że przede wszystkim sok z zielonego jęczmienia bardzo fajnie pomaga właśnie przy jelitach, przy żołądku,
Tutaj ta praca dosyć mocno ich wzmocniła i zafascynowała tym, A czy że to Krysiu, pomaga. czy masz jakieś konkretne doświadczenia, którymi mogłabyś się podzielić? Tak, mam dziewczynę, która generalnie była, można powiedzieć, prawie paliatywna. Nie mogła przyjmować niczego oprócz wody, a okazuje się, że jedyną żywnością, jaką mogła przyjąć, to była nasza chlorella, pastylki. I się bardzo cieszyłam, bo chociaż tym się mogła pożywiać i się pożywiała, teraz włączyła dalej już jęczmień, dokłada sobie tam do jedzonka, bo jeszcze wpłynie to tak różnie. Niektórzy okej, niektórzy, ale tutaj nie za bardzo mogą przyswoić to z sokami albo z szejkami różnymi. Natomiast ja z autopsji po sobie i po moich klientach, po konsultacjach zauważyłam, że bardzo dobre działanie jest takie, że my możemy dosypywać ten jęczmień sobie jako pieprz, jako tam do sałatek, do wszystkiego, że on również ma bardzo zbawienne działanie. I to jest ta jedna. Następna to też była osoba, która była po wypadku, miała nóżkę złamaną i generalnie to też przyspiesza jej gojenie. Po Robiła sobie chlorofil. Tak. okłady. Ja sama miałam takie dosyć spore wypryski, bo jak zaczęłam jęczmień, to nagle jak mi wysadziło, więc zewnętrznie to w ciągu 2 dni bardzo ładnie działa. U mnie były alergie, wstrząsy anafilaktyczne, nadciśnienie, nadwaga. To ja wszystko ponad 20 kilo od marca i powiem, że nie jest to taki objaw jojo, tylko ja systematycznie schodzę. Powiem, że zielona żywność również, jeżeli chodzi o moją osobę i moich klientów, co tak się wymieniamy, to mamy jedno spójne, że ona bardzo ładnie uczula nas na to, że jesteśmy, że potrafimy się wsłuchać nasz organizm. Że na przykład coś mi nie służy, to ja już od razu czuję senność, czuję jakieś rozwolnienia, gdzieś inne rzeczy i my na to nie zwracaliśmy nigdy uwagę. Dzisiaj ta żywność spowodowała, że ta komunikacja między mną a moim organizmem i moimi nawykami jest bardzo flow, bardzo fajna i to pomaga, że efekty są nawet spektakularne. Pięknie. No, myślę, że więcej tych doświadczeń mogłabyś tutaj nam powiedzieć, ale z braku czasu, no niestety nie możemy się zagłębiać aż tak w te doświadczenia. Ja sama mam bardzo dużo doświadczeń, a moją misją jest przede wszystkim szerzenie dobra i dzielenie się dobrą informacją z innymi. A jaką twoją misją, jaka jest twoja misja? Co tobą kieruje? Właśnie, żeby mówić o tym. Oj, to powiem, że tutaj ja doznałam tak jakby nowego narodzenia. Ja miałam 17 lat, tak ciężko zachorowałam i choroba gościec, on mnie wyniszczył do tego stopnia, zanik mięśni, anemia, usztywnienie wszystkich stawów, praktycznie w stanie prawie paliatywnym trafiłam na oddział, na dostawkę. I od 17 roku życia starałam się żyć, tak? I to powiem, że przeżyłam. Wychowałam dzieci, urodziłam wbrew temu, co lekarze mówili. Postanowiłam pomóc lekarzom i troszeczkę tak własnej inicjatywy do natury się zwróciłam. Ale to dopiero od marca, jak odzyskałam zdrowie, pozbyłam się paru moich dolegliwości, nadwagi, wszystkiego, to nagle doznałam przepięknego takiego lśnienia, że ja nie wiedziałam, że ja nie żyłam, że ja dzisiaj dopiero żyję, że ja przestrzeń, którą mi praktycznie pokonywałam w ciągu godziny, ja dzisiaj w 15 minut pokonuję. Moje stawy, moja skóra. Ja mam 60 lat, a powiem, że jak się teraz spotykam z moimi znajomymi, to oni mówią: Boże, powiedz mi, co się dzieje, ty mi musisz wysłać. Mój wygląd sprawia to, że oni sami chcą, żebym wysłała materiały, o co chodzi, dlaczego ja tak odzyskałam zdrowie, wygląd i sprawność fizyczną. I ja, moją misją jest, żeby ludzie nie tracili wiary, że my możemy się narodzić na nowo, ale generalnie jest tak, że musimy wesprzeć nasz organizm. I jedyną cudem my jesteśmy, my pochodzimy od cudu. I pobudzić ten nasz cud, nasz organizm, to jest właśnie zdrowe nawyki. Ta Dziękuję. funkcjonalna żywność pozwala nam na to. Dziękuję Ci, Krysiu, bardzo za obszerne wyjaśnienie tego. Bardzo miło się Ciebie słucha i bardzo widać, że masz bardzo dużo
na ten temat do opowiedzenia. Myślę, że każdy z Państwa, kto będzie chciał zasięgnąć więcej informacji, będzie mógł się z Tobą skontaktować. I tutaj chciałabym zapytać, gdzie Cię można znaleźć i jak się z Tobą skontaktować? Znaczy się, ja jestem na Facebooku jako Krystyna Jędrzejczak, tak? Tam można mnie znaleźć. Mój mail to jest krystynajam@gmail.com. Telefon 507 859 304. Również na żywność bio, tak? To na stronie, na kontaktach też można sobie tutaj. jęczmienbio.pl. Jęczmień, no, jęczmienbio.pl. Tam można też moje dane do kontaktu zdobyć. Więc służę pomocą, wsparciem i dużym doświadczeniem. Także Dziękuję Ci, Krysiu, zapraszam. bardzo. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję ślicznie za wysłuchanie tego do końca i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.